Organizacja szkolenia czy organizacja warsztatu to pytania, które często zadajemy sobie zarówno wśród pracowników działu HR, jak i wśród menadżerów. Mając do dyspozycji bardzo szeroki wachlarz narzędzi rozwojowych, głównie skupiamy się wokół tych dwóch, mając do czynienia z coraz większą kompleksowością problemów, z którymi musimy sobie radzić w organizacji, coraz bardziej skomplikowanymi sytuacjami, przed którymi każdy z nas menadżerów stoi w codziennej pracy. Potrzebujemy. Trochę bardziej wyrafinowanego narzędzia rozwojowego, gry dają nam fantastyczną możliwość eksperymentowania w bezpiecznych warunkach. Możemy podejmować pierwszą, drugą, trzecią, czwartą decyzję bez rzeczywistych konsekwencji organizacyjnych czy finansowych, które normalnie w prawdziwym życiu podejmowaliśmy w organizacjach. Ten element inspiracji, uczenia się na błędach innych, również w niektórych sytuacjach, też jest dużą wartością związaną z podnoszeniem naszego poziomu wiedzy i doświadczenia. Nie bez znaczenia jest również fakt, że gry są po prostu fajne. One przełamują nasze standardowe myślenie o szkoleniu. Przełamują też często już w niektórych obszarach niechęć pracowników do pójścia na kolejne szkolenie, spędzenia jednego, dwóch czy trzech dni w sali szkoleniowej. Oczywiście dla młodszego pokolenia gry są naturalne. W związku z tym to też jest narzędzie, które pozwala rozwijać ich umiejętności i kompetencje w takim środowisku, do którego oni przywykli. Dla starszego pokolenia jest to na na tyle nowe, na tyle ciekawe, i również zachęca do tego, żeby się bardziej w to zaangażować i bardziej kontrybuować w znajdowaniu najlepszych rozwiązań do konkretnej sytuacji.